drodzy, dzisiaj przeczytam Wam następną część, jutro będzie lepiej. Skończyłam na swoich marzeniach dziecięcych o tym, że zdobędę wiele dyplomów i to dla mnie wtedy było taką gwarancją, że nigdy mnie nikt nie porzuci. Osobiście teraz uważam, jako osoba dorosła, że dyplom nie zawsze gwarantuje nam szczęście osobiste. I wartość człowieka nie zależy od tego, czy posiada dyplom, czy nie posiada dyplom. Że ważniejsze jest serce, dobre serce, szlachetna dusza, prawość, chociaż wykształcenie, zawód na pewno ułatwiają życie, ułatwiają znalezienie pracy. W obecnych czasach często ludzie pracują nie w swoich zawodach, ale wykształcenie może też daje ogólną jakąś wiedzę o świecie. Jak gdyby lepiej ten dyplom jednak posiadać, jest bezpieczniej niż żyć bez niego. Bezpieczniej, co nie znaczy, że dostatni i bardziej szczęśliwie. Czytamy dalej. Postanowiłam, powtarzam tę frazę ostatnią, że ja będę miała ten przeklęty dyplom, a może i dwa. Mam ich nawet więcej obecnie. Wtedy już nikt na świecie mnie nie porzuci. Nie martw się, pocieszam mamę Tosię. Ja nigdy ciebie nie zostawię. Wiem, że to kłamstwo. I mama Tosia też to wie. Przecież niedługo wyjeżdżam za granicę. Do Polski. Do jakiejś tam Polski. Nie mam pojęcia, co to za kraj. Już nie będziesz nasza, mówią sąsiadki i dodają. Będziesz Polaczką. Ale ja wcale nie chcę być jakąś tam Polaczką. I za nic na świecie nie pojadę do tej okropnej Polski. Widziałam dużo zagranicznych filmów indyjskich. Mama zabiera mnie często do kina letniego, żeby babcia miała trochę spokoju. Zagranica jest straszna. Żyją tam tygrysy, które porywają niemowlęta. Rośnie dżungla, jest pełno jadowitych węży. Coś potwornego. To wszystko przez ojca. Studiuje w Moskwie chemię i jest Polakiem. Przyjechał się tu uczyć i zakochał się w mamie. Trudno jest się w niej nie zakochać. Jest przecież taka piękna. Ma długie, kasztanowe włosy do pasa. Zaplata je w warkocze i upina do góry. Wygląda jak księżniczka z koroną. Ma bardzo czarne oczy. Bardzo chciałabym mieć takie oczy jak mama. Ale mam zielone, jak babcia. Też są ładne, ale to nie to, co czarne. Mama wszystko umie. Śpiewa arie operowe. Uczyła się śpiewu u brata jakiegoś tam Haczaturiana. Podobno to ktoś sławny. Mogłaby być śpiewaczką, ale wolała urodzić mnie. Bardzo lubię śpiew mamy. Najbardziej podoba mi się pieśń Słowiku, mój Słowiku, gdzie jesteś, mój Słowiku? Ale Abiewa i kołysankę Mozarta. Mama śpiewa też zwykłe piosenki, na przykład Kapitana, Kaciusze i inne wojenne. Kiedy mama śpiewa, robi mi się tak smutno. I cała drżę w środku. Nie mogę więc długo słuchać tego śpiewu. Zaczynam się kręcić na krześle i przeszkadzać, żeby przestała.
Mama się obraża i mówi: widzę, że nie lubisz mojego śpiewu. A ja bardzo lubię. Za bardzo. Po prostu nie mogę znieść tego smutku, który jest w tych pieśniach. Chcę, żeby moja mama przestała być tą obcą śpiewaczką, a była tylko moją mamą. I się nie martwiła. Mama umie też tańczyć. Wszystkie tańce ludowe. Gra na pianinie i maluje obrazy. Uczy też biologii w szkole. Wszyscy ją podziwiają. Takiej mamy nie ma nikt. Ojciec pisze do niej codziennie listy i przyjeżdża do nas z Moskwy na ferie i wakacje. Przywozi mi z Polski ubrania. Są takie śliczne. Koleżanki zazdroszczą mi. Wiadomo, zagraniczne ciuchy. Niestety babcia zmarnowała mi sweter. Wyprała go w zbyt gorącej wodzie. Całkiem się sfilcował. Teraz ubieram w niego moją lalkę. Poza ojcem nie znam żadnego Polaka. Jest miły, ale ma okropne imię. Adam. Mam kłopoty przez to imię, bo chłopaki wołają za mną na podwórku. Jak tam twój Adam, twoja madam? Nie mógłby się nazywać jakoś po ludzku. Picia albo Wania. Też go nazwali Adam. To takie samo okropne imię jak Lina. Tak się nazywa siostra ciotki. Lubię ciotkę Linę, bo jest bardzo śmieszna. Ciągle żartuje i opowiada kawały. Mówi, że ten Chruszczow, co teraz rządzi, jest okropnie gruby. Więc postanowiła napisać do niego list. Drogi mój, Nikito Sergiewiczu, jest pan dobrym człowiekiem i nie odmówi pan prośbie biednej wdowy z trójką dzieci. Proszę mi przysłać swój stary garnitur, a ja żeńce uszyję z niego dwa nowe. Ciotka Lina rzeczywiście dobrze szyje i ma syna Żeńkę. Sprzedaje na rynku uszyte przez siebie męskie koszule, staniki i majtki. Tak dorabia do pensji telefonistki. Sobie szyje czasami bardzo śmieszne rzeczy. Na przykład majtki z siatkowej podkoszulki syna. Mówi, że to dobre na upały. Przewiewne. Ciotka Lina gra na gitarze i śpiewa romanse. Czasami pisze wiersze. Jest inna niż babcia. Złości ją to, że babcia się stroi i maluje oraz rzadko jeździ do cerkwi w ich rodzinnym miasteczku. W naszym cerkwi nie ma. Mama Tosia mówi, że ciotka Lina całe życie jej zazdrości. Lepiej niech pilnuje swojego nosa. Zapomniała już, że miała dwóch mężów? Teraz udaje świętą. I to ma być siostra? Przez całą wojnę babcia wspierała ją żywnością. Babcia mieszkała podczas wojny w Pińsku. I ciotka Lina przyjeżdżała do niej po zapasy. Sprzedawała też tam sodę do prania na rynku. Jej drugi i najlepszy mąż spłonął w pierwszych miesiącach wojny w czołgu. Musiała więc jakoś kombinować, żeby wykarmić swoje dzieci. Były jeszcze bardzo małe. Ciotka chodziła po rynku i wołała: soda, soda, ludzie, kupujcie do prania! A po cichu dodawała: do srania. To ze złości, że nikt nie kupuje tej przeklętej sody. Czasami jeździmy w gości do ciotki Liny. Mieszka w domu w Pieliznej. To bardzo dziwne miasteczko. Jest położone na górze, u podnóża której wydobywają jakieś białe skały,
z których robią w fabryce sodę. Przez środek miasta, nad ulicami, biegnie kolejka linowa z wagonikami. Przewożą one do zakładu wydobywany surowiec. Cała ulica jest obsypana białym pyłem. Kiedy mijam to miejsce, zawsze boję się, że wagonik się urwie i spadnie na mnie. Mama mówi, żebym się nie bała, bo wagoniki ciągną stalowe liny, a pod nimi jest siatka, w razie czego wagonik spadnie na siatkę. Ciotka Lina zajmuje połowę domu. Zakład pracy wybudował te domki dla robotników. Ciotka ma mały ogródek, letnią kuchnię i dach Paryża. Tak mówi, oto mój dach Paryża. Jest to zwykły daszek z materiału, rozpięty nad łóżkiem, które stoi obok ściany domu na podwórku. Tam ciotka śpi podczas upałów. Na Ukrainie są straszne upały. Żeńka zbudował sobie domek na drzewie i teraz żyje tam jak Tarzan. Ja bardzo lubię lato, bo wtedy mogę się kąpać w rzece Doniec. Wszyscy uczą mnie pływać, bo w naszej rodzinie każdy musi umieć pływać. Latem jestem prawie czarna od słońca, tak jak mama. Babcia opala się na złoty kolor, a my na czarny. To przez południową krew, jak twierdzi mama. Jej ojciec jest Wołochem, a może Włochem? Któż to wie, kim on jest? Nigdy go przecież nie widziałam. Babcia opowiada, że to najprzystojniejszy mężczyzna na świecie. Oczy ma czarne, włosy czarne, skórę ciemną. Jako chłopiec zaciągnął się do armii Budionnego. Jak jego matka się o tym dowiedziała, to poszła do dowódcy i wymyślała go, że biorą dzieci do wojska i posyłają je z szablami na pociąg pancerny. Ale i tak dziadek został w wojsku i bił się z białymi. To byli wrogowie rewolucji i chcieli zniszczyć kraj, zabrać robotnikom fabryki, a chłopom ziemię, ale mój dziadek do tego nie dopuścił. To bohater. Szkoda, że wyrzekł się mamy. Uważa, że zdradziła ona ojczyznę, bo wyszła za mąż za Polaka. Niektórzy też tak myślą jak dziadek. Taki jeden znajomy przyszedł do nas i powiedział mamie, żeby nie jechała do Polski, bo Polacy są nacjonalistami i są gorsi od faszystów. Jestem Żydem, powiedział ten pan. Niemcy wymordowali całą moją rodzinę, ale Polacy są gorsi od nich, bo wydali Niemcom za pieniądze moich bliskich. Mama bardzo się zmartwiła. Ja też. Ale babcia twierdzi, że nie ma złych i dobrych narodów. Są tylko źli i dobrzy ludzie. W każdym narodzie są i dobrzy, i źli. Widzisz, mówiła mama do babci, znaczy babcia do mamy. Kiedy Niemcy zajmowali Ukrainę, uciekłam z Pińska do Pilieznej, do rodziny, ale oni wkrótce i tu dotarli. Postanowiłam więc wrócić do własnego domu. Po co siedzieć komuś na karku z teściową i niemowlakiem. Ten niemowlak to była ciocia Nona. To nie było łatwe ani bezpieczne. Pociągi prawie nie chodziły, tylko niemieckie transporty wojskowe. Zapakowałam więc Nonę w kołdrę, wzięłam teściową pod mankiet i ruszyłam na dworzec.
Stał tam pociąg z Niemcami. Byli to prości żołnierze. Mówi im, że muszę wrócić do domu. A oni na to: weźmiemy panią, ale jak przyjdzie oficer, to schowa się pani z dzieckiem i teściową pod ławką. I tak dotarłam do Pińska. Przyjechaliśmy tam w nocy. Wszędzie ciemno. Godzina policyjna. Trzeba czekać do rana. A tu dziecko płacze. Teściowa ledwo żyje. Na dworcu zimno jak w psiarni. Pomyślałam więc, że pójdę do budki dróżnika, żeby tam przesiedzieć noc. Ale nasza Ukrainka mnie nie wpuściła. Dalej była budka Niemca. Zaczęłam więc prosić jego. To był dobry człowiek. Przyjął nas serdecznie. Rozścielił kożuch dla dziecka, żeby mogła je przewinąć. Nakarmił nas teściową. Zrobił herbatę. Potem wyjął zdjęcie swojej żony z dziećmi i pokazał nam je. A kiedy patrzył na zdjęcie swojej rodziny, to się rozpłakał. Więc wszędzie są ludzie i ludziska. Mimo to opowieści o Polsce i Polakach bardzo mnie martwią. Bo dziadek Borys też mówi, że jak zdobywali Polskę, to unikali nocowania w domach Polaków i nigdy nie jedli ich jedzenia. Polacy nie lubili armii radzieckiej i były przypadki, że truli żołnierzy jedzeniem, więc zakazano żołnierzom jedzenia w domu Polaków. Myślę, że to okropne. A jeśli nas też będą nienawidzić i otrują. Tu jest tak dobrze i bezpiecznie. Moje miasto lubieżne jest śliczne. Obok mojego bloku rozpościera się olbrzymi park. Pośrodku parku znajduje się wspaniała fontanna z lwami. Z ich pysków tryska woda. Wszędzie kwitnie tytoń, lewkonie, lwie paszcze, nagietki i akacje. Lubię jeść kwiaty akacji, są słodkie. Lubię też gryźć pestki słonecznika i obgryzać po kolby gotowanej kukurydzy. Ale najbardziej na świecie lubię lody. Nazywają się plambir. Takie białe, waflowych kubeczkach. Szkoda, że lody nie sprzedają codziennie. Babcia i mama też lubią lody. Kiedy chodzimy na spacer do parku, to zawsze razem jemy lody. Potem mama każe mi napluć na chusteczkę do nosa, żeby była mokra i wyciera mi nią usta oraz dłonie. Ale i tak całe lepią się od cukru. Za miastem jest step, równina z pagórkami porośniętymi bardzo wysoką trawą. Niebo jest takie ogromne jak step, a w nocy świeci olbrzymi księżyc. W dzień jest gorąco i cykają cykady. Poza tym jest tu Doniec. Płynie on między dwoma wzgórzami, porośniętymi drzewami. Jest tu duży most. Na plażę można pójść na pieszo albo pojechać autobusem. Ja wolę autobus, bo jak idziemy z mamą na plażę na pieszo, to bardzo się męczę i mama musi mnie nieść, a ja jestem ciężka i mama aż sapie z wysiłku. Często myślę, jak to będzie w tej Polsce?
A może uda mi się coś wykombinować, żebym tu została. Tyle mam kłopotów. Ale największy jest dziadkiem. Mówi, że za parę dni się wyprowadzi. Babcia cały czas płacze, a Nona, młodsza siostra mamy, córka dziadka Borysa, złości się na babcię i twierdzi, że dobrze, że tak się stanie, jeśli wreszcie ten potwór zostawi nas w spokoju. Bez dziadka będzie smutno. Nie jest taki najgorszy. Daje mi pieniądze na lody, nosi mnie na barana i pokazuje trumnę dla babci. Leży ona na szafie, jest czarna i chyba trochę za mała. Mama twierdzi, że nie jest to żadna trumna, tylko skrzypce dziadka w futerale. Drań, mówi mama ze złością o dziadku. Boję się tej trumny. Całkiem skłupiałam i sama nie wiem, czy to skrzypce, czy trumna. Każdy mówi co innego.